Dzień dobry, dzień dobry, witam w kolejnym odcinku podcastu handlowca. Dzisiejszy odcinek nie tylko dla sprzedających, też trochę dla kupujących, ale dla sprzedających również, bo musimy znać jak wygląda procedura zwrotów od drugiej strony, żeby czasem o czymś klienta poinformować, żeby coś mu powiedzieć, albo po prostu wiedzieć w jakiej sytuacji jesteśmy, kiedy dostaniemy pieniądze, i tak dalej, i tak więc dzisiaj będzie odcinek dotyczący zwrotów. Temat też wydaje się dosyć prosty, aczkolwiek są różne właśnie takie informacje, o których należy pamiętać, dlatego dzisiaj wyjaśniam całkowicie ten temat. Jak ktoś nie do końca ogarniał temat zwrotów na WinTed, no to w tym momencie będzie już wiedział. Mam nadzieję wszystko. Ogólnie, jeśli chodzi o zwroty na WinTed, to trzeba pamiętać, że jako tako, znaczy kupujący ma ochronę. Zapewnioną, tak? bo płaci sobie za ochronę kupującego. Ta ochrona działa w taki sposób, że jeśli by po prostu przedmiot był nieodpowiedni, czy tam uszkodzony, czy tam zaginął, to to raczej ubezpieczenie, aczkolwiek jakby na przykład przyjechał inny przedmiot niż ten, który kupił, bo ktoś na przykład by chciał go oszukać, no to tak, jakby ochrona kupującego jest takim jakby zabezpieczeniem dla niego. W praktyce to wygląda tak, że po prostu kupujący może zgłosić spór po otrzymaniu przesyłki no i tak naprawdę już, już sprzedającemu może być bardzo ciężko natomiast kupujący też o niektórych rzeczach musi y, pamiętać zacznijmy od tego, że y, trzeba y, w ciągu dwóch dni od dostarczenia przesyłki, tak? E, czyli tak naprawdę od momentu odebrania paczki, no bo jeśli to jest kurier, no to ktoś nam zostawi i wtedy już jakby czas leci, tak? że przesyłka jest jako odebrana Natomiast paczkomaty, różnego rodzaju punkty, no to tam wiadomo, czas liczy się od odebrania. I wtedy 48 godzin kupujący ma czas, żeby otworzyć paczkę, sprawdzić, czy przedmiot jest uszkodzony, czy znajduje się tam ten przedmiot, który faktycznie został kupiony, i tak dalej, i tak dalej. Jeśli jest oczywiście wszystko w porządku, no to kupujący może zatwierdzić, wtedy sprzedający dostanie kasę. Może olać temat w sensie zapomni zatwierdzić, albo nie będzie mu się chciało. Więc wtedy sprzedawca, jakby po dwóch dniach, automatycznie dostanie tą kasę. Bądź też może kliknąć: Mam problem, czyli zgłosić spór czyli tak naprawdę rozpocząć tą procedurę zwrotową, jakby nie patrzeć. W następnym kroku kupujący jest oczywiście poproszony o uzupełnienie zdjęć ewentualnego tutaj, ewentualnej wady, czy, 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 czy jakichś tam dowodów, po prostu w formie zdjęć, plus jakiś opis do tego, opis problemu. No i jeśli chodzi o wintet, no to oni wstrzymują całe takie zamówienie tak, czyli one nie zrealizuje się w tym momencie dla nikogo przez dwa dni minimum. Jeśli nikt nic nie kliknie, to będzie po prostu otwarte zamówienie i kwestia dogadania się. Oczywiście kupujący może napisać do Vinted, sprzedający też może napisać do Vinted, no i jeszcze kupujący ze sprzedającym mogą się sami dogadać. W zależności od tego jaka jest sytuacja, co tam był za problem i tak dalej, są oczywiście mniej lub bardziej uczciwe um, sytuacje no i kwestie sporne oczywiście będą w tych mniej uczciwych tak, no jak ktoś się dogada jak dla kogoś nie jest problem odesłać, przyjąć zwrot i tak dalej. No to nie ma o czym gadać, bo na przykład dla mnie to dla mnie to jest bez różnicy. Ja za wysyłkę praktycznie jest nie płacę i tak wysyłam dużo paczek przy okazji, więc jak jakaś mi wróci, to po prostu ją odpakuję i spakuję jeszcze raz, jeśli ktoś ją kupi. Więc u mnie jakby to nie jest problem. Problem jest w przypadku kiedy na przykład kupujący próbuje nadużyć swoich yy, jakby Obowiązku swoich praw, tak? Jeśli chodzi o warunki zwrotu, no to przede wszystkim musi być podstawa do tego wszystkiego, tak? No bo jeśli sprzedawca ma wymiary w opisie, było dobrze wszystko opisane i tak dalej, no to kupujący nie może zgłosić, że dostał niewłaściwy rozmiar, że kolor jakiś nie wiem, nie przeczytał jaki to jest kolor, o jakimś uszkodzeniu na przykład nie przeczytał. Albo, albo coś, prawda? Więc w takich przypadkach, jeśli to wszystko zostało opisane, no to oczywiście kupujący może zgłosić spór, natomiast jeśli sprzedawca w odpowiedni sposób zareaguje, no to nawet ochrona kupującego może tutaj nic nie dać. Po prostu taki sprzedawca wygra spór. Jeśli jesteście sprzedawcami, jeśli chcecie wygrywać więcej sporów, no to możecie sobie wejść w link w opisie tutaj tego podcastu i tam jest taki prezent do odebrania jak sobie radzić ze sporami. Wpisujecie maila i na maila wam przychodzi taki mini e-book co właśnie robić żeby więcej tych sporów wygrywać. Natomiast z drugiej strony, jeśli właśnie nie było informacji w opisie o jakichś uszkodzeniach na zdjęciach też nie było takiej informacji. Jeśli brakuje jakiegoś jednego elementu, na przykład z 10 elementów zestawu, no to kupujący ma jak najbardziej możliwość i jak najbardziej pełne prawo zgłosić spór, no bo nie był o tym wszystkim poinformowany. Natomiast wiecie, no jak na przykład w opisie były napisane wymiary, to nie można mieć pretensji do sprzedawcy, że on na przykład zły rozmiar oznaczył, bo nie na wszystkich rzeczach jest metka, nie wszyscy mają możliwość zmierzyć rzecz i po prostu jako sprzedawcy staramy się możliwie jak najlepiej określić ten rozmiar. Natomiast po to są wymiary, żeby się zmierzyć. Jak komuś się nie chce sprawdzić, czy rzecz, którą kupuje, rzecz, na którą wydaje kasę, jest na niego dobra. No to niech się potem nie dziwi, że takiego zwrotu dokonać nie można. Oczywiście, z racji tego, że jest ta obron ochrona kupującego, i tak kupujący, nawet jakby nie miał prawa do zwrotu, no to miałby szansę odzyskać jakby swoje pieniądze. Natomiast no to już zależy, na jakiego sprzedawcę trafi, bo jeśli by trafił na takiego świadomego sprzedawcę, no to jak najbardziej przegra. Więc po zgłoszeniu takiego sporu jest kwestia tutaj dogadania się właśnie, więc najprawdopodobniej albo Ty musisz napisać do kupującego, jeśli jesteś sprzedawcą, albo musisz napisać do Vinted i wyjaśnić sytuację, na przykład tak jak w tym schemacie dotyczący sporów, który możesz sobie za Friko odebrać, to już nie będę tutaj się rozwałkował, bo tam jest to wszystko fajnie opisane. Co do kupujących, tutaj warto jeszcze podkreślić, że jak kupujący zgłosi spór i nawet wygra ten spór, to on i tak opłaca etykietę zwrotną. Ona nie jest jakaś super droga, bo tam było 5 czy ile złotych, ja nawet nie pamiętam dokładnie, ale kupujący musi to zapłacić. Ostatnio została dodana jakieś parę miesięcy temu taka opcja, że sprzedający może sobie wziąć na siebie te. Koszty, no i jeśli znowu to było z waszej winy, i tak dalej, no to możecie wziąć to na siebie. Jeśli mm, uważacie, że to wszystko wina kupującego, i tak dalej, no to możecie go jeszcze wyciuć na 5 zł, które będzie musiał zapłacić, odsyłając do was ten przedmiot. Natomiast bardzo ważna sprawa, jeśli mm, mamy otwarty spór, to mamy 48 godzin na dogadanie się, więc czy z kupującym czy z Vinted, musimy do nich napisać szybko, bo jeśli nie, no to, to po dwóch dniach, jeśli my jako sprzedawcy nie zatwierdzimy, że chcemy, żeby nam kupujący odesłał ten przedmiot, no to kupujący dostanie i kasę, i przedmiot. I wtedy w, że tak powiem, dobrej gestii kupującego będzie to, czy on wam to odeśle, czy nie. I wy oczywiście będziecie musieli za to płacić, no bo raczej wątpię, że on to odeśle z własnej, kieszeni. Więc jeśli tutaj nie da rady się dogadać ani z vinted, ani z kupującym, to kliknijcie sobie po prostu, że chcecie zwrot produktu. Dzięki czemu no, kupujący będzie wam musiał ten produkt odesłać. Jeśli wy zażądacie tego zwrotu, to kupujący ma 5 dni na to, żeby po prostu taką paczkę do was z powrotem nadać. I kolejna sprawa, jeśli on tego nie zrobi przez te 5 dni, no to znowu spór Kończy się na korzyść sprzedającego, czyli kupujący nie wysłał w terminie, czyli po prostu zostawiają mu przedmiot, a kasa idzie na konto sprzedającego. Oczywiście ten mechanizm jest do, dosyć bezpieczny, bo w drugą stronę, oczywiście kupujący ma obowiązek odpowiednio zapakować ten przedmiot zwrotny. To nie jest tak, że on może go zniszczyć, sobie coś zabrać, bo jeśli ty mu wysłałeś 5 rzeczy, on ci odeśle 4. No, to znowu ty możesz zgłosić, powiedzmy, tak jakby spór do Vinted, i, i ta transakcja znowu zostanie zakończona na Twoją korzyść. A ktoś odesłał Ci i tak 4 z 5 przedmiotów. Więc tutaj jest dużo takich kruczków, jeśli chodzi o te rzeczy. Warto by się było zapoznać z regulaminem, żeby wiedzieć dokładnie, jak to działa, bo tam są różne sytuacje wypisane i tak dalej. Natomiast w takim skrócie, mniej więcej tak to wygląda. Mam nadzieję, że. Że dobrze Wam to wszystko wyjaśniłem, zobrazowałem. Trochę tych sytuacji jest. Ja, jako sprzedający, tak jak mówię, nie mam problemu przyjąć zwrotu. Jak ktoś odpowiednio fotografuje, opisuje swoje rzeczy, to może sobie odebrać darmowy poradnik, jak sobie wygrywać spory, bo to też jest jakby Wasza kasa, tak? Jeśli zrobiliście odpowiednią. Robotę, no to nie możecie mieć pretensji do siebie, że kupujący na przykład nie przeczytał opisu, tak? No bo po to są opisy, żeby je czytać, tak? Tak samo jest na przykład skład na produkcie napisany spożywczym i tam możesz mieć zmielone kości w parówkach i tak dalej, i tak dalej. Ale jeśli jest skład, no to kupujący się z tym zapoznał, więc zjadasz to na własne życzenie, że tak powiem. Więc no tutaj w tym przypadku działa to tak samo. No, i myślę, że to tyle, jeśli chodzi o, właśnie, spory. Jeśli byłyby jeszcze jakieś pytania dotyczące sporów, jeśli jakiegoś tematu nie poruszyłem, to oczywiście przepraszam, zadawajcie pytania w komentarzu, to będziemy mieli fajnie wszystkie odpowiedzi w jednym miejscu w tym temacie. Dziękuję bardzo za oglądanie. Miłego dnia, powodzenia w sprzedaży. Cześć.